Sąd administracyjny częściowo unieważnił uchwały podjęte przez Suwalską Radę Miejską w sprawie stref płatnego parkowania. Skargę na uchwałę pierwotną i uchwałę wprowadzającą zmiany złożyła Suwalska Prokuratura, a do postępowania przystąpiło Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Łącznie w skardze znalazło się aż 18 zarzutów. Tak pokrótce, jeśli chodzi o paragraf 2 ust. 1 pkt 3 tej uchwały z 2011 roku, tam gdzie jest mowa o osobach zameldowanych w granicach strefy płatnego parkowania na pobyt stały lub czasowy i użycie tam słowa konstrukcyjnie. Oczywiście, że stanowi to naruszenie artykułu 2 i artykułu 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, bowiem instytucja zameldowania nie może być podstawą warunkującą nabycie praw. Rada Miejska w Suwałkach wykluczyła więc bezprawnie z grona osób mogących posiadać wykupiony abonament postojowy obywateli, którzy zamieszkują na obszarze strefy płatnego parkowania, ale z uzasadnionych przyczyn nie są zobowiązani do dokonania w tym miejscu obowiązku meldunkowego. Operator strefy nie jest uprawniony do badania, jakie zmiany konstrukcyjne w pojeździe są wystarczające, aby osobę legitymującą się kartą parkingową dla osoby niepełnosprawnej uznać za uprawnioną do zakupu abonamentu postojowego. Oczywiście jest tutaj też szereg orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zajmował się podobną problematyką i stawał na takim samym stanowisku. Sąd, zbadawszy uchwały, stwierdził, że wielokrotnie zostały naruszone zasady techniki prawodawczej, ale również wskazywał wielokrotnie na naruszenie konstytucji. Powołując się na artykuł 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdzić należy, że organ przekroczył swoje uprawnienia i arbitralnie wykluczył możliwość dochodzenia roszczeń przez adresatów aktów prawa miejscowego i znów jest tutaj bogate orzecznictwo sądów, m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 10 stycznia 2017 roku. Jeśli chodzi o paragraf 7, który dotyczy ograniczenia możliwości zakupu abonamentu w zależności od tego, czy jest się jego właścicielem. Narusza to zasadę równości. Trafnie w tej kwestii wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 5 listopada 1997 roku po stosownej sygnaturze K22/97. Regulacja powyższa narusza artykuł 2 i artykuł 32 Konstytucji RP oraz istotnie narusza artykuł 13b ust. 4 ustawy o drogach publicznych. Jeśli chodzi w paragrafie 10 ust. 1 zdania 1, 2 oraz ust. 2 tego paragrafu, gdzie mowa jest o nieuprawnione słowo konstrukcyjnie oraz wymóg dostarczania i pozostawienia u operatora tej strefy parkowania w celu zakupu abonamentu kserokopii dokumentów z treścią wrażliwą. Zawarcie nieuprawnionego słowa konstrukcyjnie oraz wprowadzenie wymogu dołączenia do wniosku o wykupienie abonamentu kserokopii dowodu osobistego oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, kopii umów leasingowych lub kredytowych poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika operatora tej strefy parkowania stanowi rażące naruszenie artykułu 1 w związku z artykułem 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Stanowi także naruszenie artykułu 220 Kodeksu Postępowania Administracyjnego poprzez nałożenie na stronę obowiązku przedłożenia zaświadczeń w sytuacji, gdy organ może dokonać ustaleń na podstawie posiadanych ewidencji, rejestrów i innych dostępnych mu danych na drodze elektronicznej w bazie danych Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Sąd odniósł się również do nałożonego na kierowców obowiązku pozostawiania za szybą biletu parkingowego. Brak jest tutaj podstaw do przyjęcia, że wyłożenie opłaty w innym miejscu w pojeździe traktowane będzie jak brak opłaty. Stanowi to naruszenie artykułu 13f ust. 2 ustawy o drogach publicznych oraz artykułu 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowisko powyższe jest tak reprezentowane przez liczne orzeczenia sądów administracyjnych, m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2016 roku o stosownym numerze. Sąd, kończąc ustne uzasadnienie, stwierdził: skarga w niniejszej sprawie była uzasadniona przez prokuratora, natomiast pismo i stanowisko zawarte przez uczestnika postępowania i argumentacja przytoczona w tym piśmie jakby z nawiązką rekompensują braki, które były podniesione tutaj w skardze prokuratora. Sąd również badał kwestię, czy pomimo uwzględnienia skargi w takim zakresie, w takim szerokim zakresie, ta uchwała będzie miała podstawy do tego, żeby dalej funkcjonować i doszedł do przekonania, że pomimo stwierdzenia nieważności szeregu tych przepisów uregulowanych w tych paragrafach tutaj wymienionych, uchwała dalej może obowiązywać, bowiem no, organ był uprawniony do tego, wręcz ustawowo, aby tego rodzaju opłaty wprowadzić. Kwestia tylko regulacji takich tych drobniejszych, dotyczących tych możliwych około opłatowych,
aby ta uchwała funkcjonowała w kształcie prawidłowym. Jak wspomnieliśmy, orzeczenie dotyczy dwóch uchwał, choć istnieje jeszcze trzecia. Z powodu niedopatrzenia prokuratury nad nią pochylić się nie mógł. Sąd zajął się tymi uchwałami, tą pierwszą z 11 roku i 12 roku, dlatego, że brak jest zarzutu odnośnie nieprawidłowości w tej uchwale trzeciej zmieniającej, w związku z tym o niej nie było mowy. W samej skardze prokurator wskazał, że zaskarża uchwałę z 2011 roku, i wskazując z późniejszymi zmianami, ale to tak nie może sąd rozstrzygnąć, wskazując z późniejszymi zmianami, tylko musi wskazać konkretne uchwały, co też miało tutaj miejsce.